dzisiejszym odcinku Minecraft Duecik na Hardkorze stoczymy pojedynek w budowaniu. Zasady są bardzo proste, mamy 20 minut na zbudowanie jak najlepszego domku w Minecraft. A więc widzowie, witam was bardzo serdecznie w turnieju, w którym sprawdzimy, kto zbuduje lepszy domek na naszym Minecraft Duecik Hardkorze. Oczywiście widzowie, łapka w górę i subskrypcja, a my wraz z AGM możemy przejść do tego, żeby porywalizować ze sobą. Jak się czujesz, AGM? Bardzo dobrze się czuję i po prostu cię zdewastuję. No to się oczywiście okaże. Widzowie, mamy 20 minut na to, żeby zbudować taki domek, więc ja w tym momencie przygotowuję sobie stoper i jak się tutaj odciszę i powiem ci, że jest stop, to jest totalny stop. I od tego momentu oceniamy, kto zrobi po prostu lepszy domek w 20 minut. To nie jest dużo czasu, więc ten domek nie będzie wybitny, ale mam nadzieję, że spełni nasze podstawowe oczekiwania i będzie naprawdę bardzo fajny, bo póki co mieszkamy w takiej wiosce villagerów, to nie wygląda najlepiej. Czy ty masz jakiś pomysł na swój domek? Nie mam totalnie pomysłu, na razie patrzę się, co mam w skrzynkach, co bym mógł użyć i no jest lipa. No dobra, no to w takim razie oboje nie mamy pomysłu. No to 3, 2, 1, 0, pum, czas start, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra widzowie, skupmy się na naszym działaniu, ponieważ musimy zdobyć naprawdę, zdobyć ten punkt tej konkurencji i musimy zrobić bardzo fajny domek. Widzę, że mam trochę drewna, mam cobblestone'a, mam jakiś andezyt, mam trochę piasku, więc można by było zrobić piaskowy domek, ale to jest na pustyni, więc będzie się bardzo zlewać. Chciałbym zrobić coś, co się jednak mimo wszystko będzie wyróżniać, więc zrobię coś innego. Dobra, jadę z nim równo. Biorę kamela od razu, żeby wykorzystać go. Dawaj kamelek, szybko. I jedziemy po pomarańczowy piasek. Nie wiem jeszcze, gdzie w ogóle to zrobię, ale mam pomysł, że zrobię z tego, co tutaj jest, bo jest najbliżej. Nie będę leciał po żadne drewno i tak dalej. Użyję sandstone'a i użyję tego piasku pomarańczowego. Dobra, słuchajcie, jest niedaleko nas dżungla, więc jest szansa na to, że zdobędziemy bambusy, a zawsze chciałem zbudować domek, który jest zbudowany z bambusów. Więc ja w tym momencie nawet nie przedłużam, nawet żeby on zobaczył, że ja biegnę w stronę tej dżungli, żeby on już wiedział, że ma być z daleka od moich bambusów. Tylko proszę, żeby to były bambusy, błagam. Specjalnie zrobiłem sobie diamentową łopatę, żeby szybciej kopać. Mam nadzieję, że w naszej wiosce jest ten taki, taka profesja, no to nie popatrzyłem, kurde. Co to jest? Co to? Co to jest, ty? Pancernik! O, obawiam się, że tutaj bambusów nie znajdziemy. Nie, no nie, to wygląda źle, to wygląda źle. To jest tak mała dżungla, że tego nie zrobimy. Ale wiecie co? Zaryzykuję. Zaryzykuję wszystkim, co mam. Czyli całą decyzją, którą mogłem w tym momencie podjąć. Robimy crafting, robimy łódkę i płyniemy stąd. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie biom dżunglowy. Co jest grane? My mamy tutaj normalnie tą, jak to się nazywa, tą wyspę grzybową. Ja nawet nie wiedziałem. Jeszcze tutaj nigdzie nie byliśmy, więc fajnie, ale kurczę, bardziej bym się ucieszył mimo wszystko, jakby tutaj był gdzieś biom dżunglowy, a w szczególności bambusy. Ja bardzo ryzykuję w tym momencie, ponieważ minęły 2 minuty, nie? A ja nie mam żadnego domku. 2 minuty. Nie zdążę. Ja nie zdążę zbudować domku. Ej, serio, nie zdążę tego zrobić chyba. Ej, tam jest kolejny biom... Co jest? Dlaczego tu jest tak dużo tego? To jest jakaś zwiększona szansa na wersję 1.21? Ja nie wiem, dobra. Ja chciałem znaleźć dżunglowy ten, a znalazłem 2 wyspy grzybowe. Jakby mi nie uwierzy, jak ja mu powiem, że tu jest tyle rzeczy. Dobra, zmieniamy plan. Nie ma sensu tutaj iść, bo tutaj nie ma nigdzie żadnej wyspy. Liczyłem na to, że akurat coś może być. Straciłem tylko czas, tracę póki co dalej tylko czas, bo nie mam nic, z czego mógłbym zbudować domek, więc zbudujemy totalnie tradycyjny, ale nie chciałem budować tradycyjnego. Chciałem zrobić z bambusów. Koniec końców zrobię z bambusów, ale w tej konkurencji no niestety nie. Trzeba się w takim razie zastanowić, z czego ja naprawdę chcę mieć ten domek, ponieważ drzewo dżunglowe nie jest najfajniejsze. Widzę, że tam jest brzozowe, więc moglibyśmy zabrać brzozowe, bo ono jest spoko. Przekonałem się do niego, kiedyś mi się aż tak nie podobało, teraz już mi się podoba. Może kiedyś się przekona nawet do tego akacjowego, pomarańczowego, brzydkiego, aczkolwiek wątpię. No ale zróbmy sobie z brzozowego i w sumie z tego dębowego, więc teraz pozostało mi tylko zebrać w sumie jak najwięcej tego drewna, czyli rozwalić trochę drzew i... No i będziemy mogli robić, nie? No tylko... Kurczę, jestem zły! Chciałem zrobić z bambusa! Dobra, ogień, biegnij! Dobra, idzie zobaczyć, jak mu idzie. Kurde, gdzie on tam się gdzieś będzie budował? Ja nie chcę nad wodą, ale kurde, tu będzie problem zbudować w ogóle piwnicę. Będzie cały czas na łeb się sypało. Chyba zbiera surowce też. A, no 100%. Dobra, ja sobie po prostu tutaj zacznę budować, jeśli mam być szczery. Mi się to miejsce podoba. Sandstone, produkujmy sandstone.
O Jezu, ja chciałem ten smooth sand z tą... Przyda nam się na pewno trochę kobla też, tylko najgorsze jest to, że ja nie mam za bardzo czasu na to, żeby go kopać, bo minęło już 5 minut, czyli 1/4 czasu jest za nami, a ja nie zrobiłem prawie nic. Dobra, trudno, ten domek, który zbuduję, będzie musiał przechodzić różne metamorfozy później, bo on nie będzie wyglądał na pewno dobrze teraz, a nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie dobrze wyglądać. Jak zdobędę bambusy, to na pewno, tylko że... Jak widać, ciężko jest z tymi bambusami. Dobra, trudno, mam tyle, ile mam. Najwyżej jeszcze tutaj wrócę, aczkolwiek wolałbym już nie musieć wracać, bo coś czuję, że Jagie już rozpoczął budowę, a ja jeszcze nie. Dobra, zobaczmy najpierw, co on robi. On jest tam. Dobra, i uwaga, czy on zaczął budować już domek? Nie, okej, okay. On przerabia, o kurczę, dobra. No to ja przegram to chyba. Smooth sandstone. To z piasku? No nie z piasku. Dobra, bierzemy wszystkie budulce, co potrzebuję. Mogłem je zabrać wcześniej ze skrzynki, bo on może zagrać nieczysto i mi zabrać to. On byłby w stanie to zrobić. Jagiel byłby w stanie to zrobić, żeby mi zabrać perfidnie coś ze skrzynki i zrobić i dać to do siebie. Dobra, tyle w sumie. Nie mam żadnych więcej itemów, którymi mógłbym craftować, więc to jest wszystko, co mam. Tego jest naprawdę niewiele. Jest kaszana, jeśli on myśli, żeby chciałem ten smooth sand stone zrobić. Zależało mi na nim. Zróbmy może sobie z tego ten sandstone, albo wiecie co, wolałbym ten smooth sandstone. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, o dobra, on tam poszedł. Nie, zabrał to narzędzie, bo, o dobra, jest z tym narzędziem tam, czekajcie. Robimy tak, podejdźmy tutaj od tyłu do niego, skorzystamy sobie z tego narzędzia, tak żeby on nie zauważył. Kurde, już wiem, przepala się to. A! No nie skorzystam z tego, zabrał mi to perfidnie i ja teraz nie mam jak zrobić. Zostawił to. Czyli nie jest świadom tego, że ja chciałem się do tego dostać. Dobra, robimy to. Robimy tak, piasek. Nie piasek, to trzeba dać to. Dobra. I mamy takie rzeczy. Ale cwaniak. Czy ja z tego cokolwiek zrobię fajnego? O! Zabieram mu to. Nie! No nie! Lawa, ja pierdzielę, uratowany jestem. Jaka to jest świnia perfidna. Dobra, trudno, robię po prostu z tego podstawowego. Gdzie ja mogę zbudować ten domek? Szczerze nawet nie mam pomysłu, w którym miejscu mógłbym go zrobić. Ale chciałbym wybrać jakieś takie w miarę dobre miejsce. Bo kurczę, czas mi leci, 12 minut do końca i nie zacząłem budować domku w ogóle. Mamy źródło lawy, więc będziemy mieć wszystko. I czy jest pełno tego sandstone'u? Jasny grid. Dobra, nie wiem, dobra, bierz się do roboty, Filip, co ty robisz? Ja muszę budować już to. Dobra, zróbmy tak, zróbmy sobie ten domek, w takim razie... Dobra, rozwalamy ten domek, będziemy mieli z tego troszkę rzeczy i zrobimy zamiast tego domku inny po prostu. Tak myślę, że to będzie najlepiej. Bo po prostu to nawet jest fajne miejsce tutaj, które teraz znalazłem. Więc rozwalmy ten dom. Nie dziwię się, jak on ukradnie teraz ten złodziej, ten przecinak mój. Na górę, wyłaź, jedziemy z nim. Odwędził to, czy nie? Mam, dobra. Kurde, ja to mam, jaki sam jest debil. Sandstone się przypala, jest, tak działa, faktycznie. Dawaj go. Dobra, kończę rozwalać ten domek. Robi nam się noc niestety, więc będziemy mieli jeszcze kolejne utrudnienie, jakim będą moby, ale jest tu trochę golemów wokół mnie, więc damy jakoś sobie radę. Dobra, wykorzystujemy te drewno, więc teraz tak, zróbmy tutaj i tutaj. Czyli taki totalny klasyk, nic nadzwyczajnego. I zróbmy tak, o nie, wiem jak to mogę zrobić, dobra, zróbmy tak i dajmy tu. I tutaj trzeba przesunąć tu. I teraz możemy rozwalić to. Dobra, git. Tak to będzie dobrze wyglądało. I teraz robimy tak. Pyk. Dobra. Trzeba zrobić takie... No to będzie taki klasyczny domek. Naprawdę on w ogóle nie będzie w żaden sposób wyróżniający się. To będzie totalny klasyk. Totalny. Dobra, i zróbmy sobie podłogę z tego, ale nie chcę całego rozzamieniać, bo wydaje mi się, że możemy wykorzystać też to brzozowe drewno. Dobra, i robimy tak. I teraz... Po całości tutaj niech jest podłoga. Dobra, 7 od razu tu, bomba, tu bierzemy tu, połowę od razu przerzućmy i niech się przepala. Kurde, szkoda, że nie mamy enchantów, kurde, by to o wiele szybciej szło. 10 minut, nie, nic nie zrobię. Oświetlmy sobie to tutaj, bo już widzę, że moby do mnie biegną, ale szczerze ten domek jest jedną wielką tragedią. To inaczej tego nazwać nie można. Dobra, bijcie go tam. No bigo! Nie wiem, czy mi starczy tych bloków w ogóle. Przesuń się, proszę cię. Przesuń się! Nie przeszkadzaj mi! No kurczę, przesuń się! Brakuje mi bloków.
i to tak naprawdę brakuje mi tych bloków. I nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Nie, zrobimy to inaczej, rozwalam całą... No dobra, to trzeba zrobić inaczej, to trzeba zrobić inaczej. Jak ja tracę czas, niesamowicie tracę czas, nie? Zostało nam 9 minut. 9 minut na to, żeby zbudować domek. Ja jestem w lesie. Nie nerwujmy się, tu będzie wejście. Cyk, cyk, tu jest wejście. I teraz tak, na pewno będziemy to chcieli wybrzuszyć, więc trzeba wsadzić po 2T, żeby oszczędzać, pyk. A tu zrobimy sobie podłogę z właśnie z sandstone'a, bo idealnie go dostaliśmy też z rozwalenia tego domku, więc nam to powinno wystarczyć. Dobra, weźmy sobie tego smooth. Ej, smooth mamy strasznie dużo, on właśnie jest tutaj na podłodze, więc wykorzystajmy go. Dobra, git. Mamy też tego sandstone'a trochę. Mógłbym w sumie zamiast tego kobla, bo cobblestone... Dobra, robię jednak trochę piaskowy, no i dobra, no i zmieniam tyle tego, ale... Nie no, mam trochę czasu jeszcze, najgorzej będzie z dachem. Ej, o kurczę, z dachem będzie obrzydliwy problem, bo ja go chyba tak szybko nie zrobię. Dach jest zawsze ciężki. O nie, dobra, ja mam, dobra, nie zdążę tego zrobić na pewno. Dobra, mamy to zrobione. Teraz tak, tu będzie okno. Tu będzie okno. I tu będzie okno. Tutaj, tu będzie okno. Dobra, niech będzie coś takiego, okej. Git to wygląda, tylko nie mam okien. Trzeba przypalić piasek, trzeba przypalić piasek. Dobra, szybka akcja. Bierzemy do środka ten crafting, już ustawmy to tak, jak tutaj będzie, więc to będzie coś takiego. Tu robimy sobie piec, niech będzie w tym miejscu. I teraz potrzebujemy przepalić piasek. Nie mamy go wiele, więc po prostu starczy nam, te dwa nam starczą, żeby to zrobić. Więc mamy to, dobra, albo... Zepsułem to trochę. To nam nie starczy, co ja gadam. Musimy zrobić tak. Bierz to. Musimy zrobić węgiel drzewny, bo inaczej to nam więcej zejdzie. On już buduje. Dobra, ma problem z mobami, nie oświetlił sobie. Dobrze, git, nie go męczą. Ty, zatruł mnie. Śmietnik. Dobra, muszę zrobić prowizoryczne tu jakiś, ten, tu. Dobra, one będą mnie atakować, cały czas będą. Dobra, bierzemy łóżko, dajemy sobie tutaj. Nie mam na razie mojego łóżka w moim kolorze, ale to git, na razie to nam wystarczy. Dobra, mamy to, jeszcze jeden się zrobi, proszę. Dobra, zrób się jeszcze jeden. Dobra. Dobra, bierzemy znowu piasek, dajemy i tu dajemy to. Git. Tu mamy sporo piasku, dobra, niech się przepali ile może. Dobra, i teraz tak, musimy zrobić tak, drzwi potrzebujemy, więc zróbmy tak. Robimy to. Ile zostało czasu do końca? 6 minut. Jest walka z czasem, naprawdę, walka z czasem. Chyba, tak to bym widział, tu znowu jest okno. Tu. Okej. Tu znowu zróbmy przejście, że będzie 2, 3. Tu jest znowu na 3 zrobimy. Dobra, brakło mi bloków. Ej, nie zrobię dachu. Serio, nie zrobię dachu. Braknie mi tego brzozowego tego. Już zrobię po całości. Już go nie wykorzystamy. Robię ile wejdzie schodów, bo i tak będziemy ich potrzebować sporo. Później będziemy to podmieniać najwyżej, ale potrzebuję to. Dobra, i teraz robimy tutaj podłogę. I teraz możemy zrobić tutaj znowu sans. Zróbmy smooth. Robimy smootha w tym miejscu. I coś takiego. Okej, będziemy mieli... Dobra, to jest dziwny budynek bardzo, ale... Ale chyba mam szansę wygrać z Jagiem, bo on jest naprawdę w lesie. Dobra, dostaję bomby. Ja nie mam nic rozświetlone, bo zostawiłem w tym... Dobra, leżą. A jeszcze tu jesteś. O, tu leżą w ogóle te. Są wyłazić, są szybko. Czekajcie. Ej, chyba idealnie! Co? Co jest grane? Dobra, idziemy teraz zrobić sobie jeszcze z tego. I zróbmy z tego ile wlezie, bo już więcej nie będziemy potrzebować kobla, a będziemy potrzebować tego i uzupełnimy teraz tymi schodkami resztę. Dobra, robimy tak. Jest dupa, nie mam szans, za dużo sobie to zrobiłem. Ja jeszcze chciałem zrobić takie, tu z tej strony takie balkony jakby i dlatego to tak długo zajmuje, no jest bez szans. Nie wiem, pierwszy raz będę wykorzystywać dioryt, da się zrobić z tego półpłytki. Wykorzystajmy dioryt w takim razie. Nigdy tego nie robiłem, dobra, robimy tak. I tu, robimy o jedno piętro wyżej. I w ten sposób mamy fajny, wysoki dach, więc będą tutaj się mogły zmieścić beczki jeszcze. No i wygląda to chyba w miarę git. Jak wygląda ten dom z zewnątrz? Ej, to jest moja pierwsza reakcja na ten dom z zewnątrz. Uwaga! Ej, no! No gówno, nie da się ukryć, że gówno, ale... Ale dobra, może wygrał z Jagiełem, nie? Jest na to szansa, postawię sobie tu kaktusa, będziemy mieli jakąś ozdobę chociaż. Dobra, lecę na akację. Trudno, ja wiem, że nie zdążę, ale i tak potrzebuję tych akacji. Lecę, kurde mol, w dupie jestem. Jestem w dupie, widzowie, jestem w dupie. Dobra, i jak mu idzie?
On jest w bardzo dziwnej sytuacji, tym bardziej, że zostały mu 2 minuty, więc ja nie widzę tego jego budynku. Wydaje mi się, że wygrałem tutaj totalnie na easy. Ej, mamy te, takie dzbany, weźmy te dzbany, koniecznie. Dobra, bierzemy łóżko białe, podmienimy sobie na białe, bierzemy sobie skrzynki, czy mamy skrzynki jakieś? O, mamy 9 skrzynek, dobra, git. No i chyba tyle, więcej chyba rzeczy już tam nie dam rady zmieścić, tym bardziej, że kończy nam się czas. Dobra, ile tak na oko tego mamy? 35? Dobra, chyba wystarczy. Dobra, jeszcze jedno drzewo, żeby nie wracać. Tylko biorę to, żeby nie wracać, bo jeszcze się na pewno przyda na drugie piętro. Leć szybko, 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 akacja, dobra. I od razu jeszcze weźmy sobie ziemię. A on sobie nie wymierzył totalnie tego, co on chciał zrobić. Jestem pewien, że jest rozczarowany swoją pracą. Aczkolwiek zapowiada się jego dom dobrze. On w ogóle tam jest gdzieś daleko, ta? To nawet nie dobiegnie do domu przecież. Kończy się za 10 sekund czas, uwaga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dzwoni budzik. Halo, halo! No halo, halo. No jak ci poszło, bo widzę, że tak dosyć średnio. Nie, po prostu apeluję o wydłużenie czasu, że ty co ty zbudowałeś? No dobra, no to miał być prosty domek, nie? A ty widzę, że jakąś willę budujesz. Nie, willę. No dobra, co ty robisz? No dobra, no jak ja bym sobie dał takie postanowienie, że chcę coś takiego zbudować, to też bym się nie wyrobił. Ja po prostu... No przeliczyłem się. No i to tak grubo. Bo jakby, nie, inaczej. Po prostu jest sytuacja taka, że zebranie sandstone'u i nie wiedziałem, że się go przepala. Trzeba przepalić sandstone, żeby był ten gładki. I to mnie załatwiło, nie? Bo no jak chcesz zwykły sandstone, to on wychodzi ten, a ja chciałem ten przepalony i wiesz, ja tu wiadro lawy, zanim to się przepaliło, zanim co, no i niestety, no nie dało się. No i troszkę czasu ci zeszło, no dobra, no ale słuchaj, no mieliśmy przestać, no ocejmy to, zobaczmy, oprowadźmy się, ja u ciebie no widzę, że dobra, tutaj dobra, nie ma za bardzo na co patrzeć, no ale zapowiada się twój dom na pewno lepiej niż mój, to na pewno, bo no ale też do niego podszedłeś bardziej ambitnie, jakbym też tak podszedł, to pewnie też by wyglądało to lepiej. Podoba mi się to, architektura akceptowalna i naprawdę całkiem ciekawy ten budynek będzie, więc jak go skończysz, będzie naprawdę fajny. No a teraz zobaczmy mój. Dobra. Mój jest totalnie prosty. Ej, powiem ci tak, ja miałem inny plan totalnie. Moim pierwszym planem było zdobyć bambusy i zrobić bambusowy domek i na pewno to zrobię. Tylko nie byłem w stanie znaleźć bambusów, a płynąłem w tamtą stronę, byłem już na oceanie, bo tam jest biom dżunglowy i myślałem, że będą bambusy. No to witam cię w klubie, bo ja miałem też podobny pomysł, ale tutaj dupa blada była ze surowcami, totalna. No nie ma totalnie bambusów, no więc zrezygnowałem z bambusa i zrobiłem po prostu taki miszmasz, tu jest dosłownie wszystko, ale domek jest funkcjonalny i da się tu mieszkać. No nawet dioryt, no faktycznie. No nawet dioryt jest, bo mi brakło już na dach, żeby zrobić. Więc dom jest funkcjonalny, da się mieszkać, jest git, na pewno jest w lepszym stanie niż twój. Jakbym zdążył zalepić dach, to już bym wygrał. Bo bym wstawił szyby tylko. No możliwe, aczkolwiek musiałbyś go jeszcze w środku jakoś zrobić, bo ja w środku go jakkolwiek zrobiłem, a ty nie. Przeliczyłem czas, nie źle to oszacowałem. No dobrze, ale na pewno jak dokończymy te domki albo wykonamy w końcu naszą wizję, którą mamy, będzie to wyglądało lepiej.